Przedłużeniem ulicy Słonecznej jest ta oto droga, która niegdyś była główną drogą wiodącą z Łańcuta do Soniny. Przed wojną w latach 30. ulica Kopernika była własnością hrabiego, biegła przez jego włościa, więc była zamknięta. Dziadek mi opowiadał, że niegdyś była ona zagrodzona jakąś rampą. Dlatego wszyscy mieszkańcy Soniny, którzy chcieli wybrać się do Łańcuta czy do Rzeszowa, właśnie tą oto drogą, na której stoję, wybierali się w te strony. Akurat jest środkowa część jesieni. Część liści już opadła, ale nie ma jeszcze intensywnych deszczów ani przymrozków, więc coś niecoś się jeszcze zieleni, ale dominują już raczej barwy żółci, brązu. Na horyzoncie widać zadrzewienia i małe lasy znajdujące się już na wzgórzach podgórza Rzeszowskiego w Soninie.